Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dodatki mieszkaniowe. Wiadomo, że na przykład dodatki mieszkaniowe, jeżeli chodzi o większość, były powodem tego, że we wrześniu 2012 roku pan prezydent podjął decyzję odnośnie podwyższenia od stycznia, jeżeli chodzi o czynsze. I to spowodowało, że przeszło 2 miliony złotych, trzeba dać więcej z budżetu. Więc jak to się ma do podwyżki jednej, z drugiej strony do wydatków z budżetu miasta, no a tym samym podatników, czyli podatnicy sobie sami po prostu dopłacają do tego. Dalsza sprawa to są zasiłki stałe. Tutaj również mamy tylko 41,5%. Wiadomo, że ktoś to musi pokryć, bo są zadania własne gminy i tutaj nie ma tego, żeby... Natomiast mówi się, że w ten sposób, że no, coraz to bardziej zagląda z objaśnień tych, coraz to bardziej zagląda bieda do tych ludzi, którzy mają otrzymać te dodatki różne i jeżeli chodzi o stałe dodatki, jest 1860 rodzin, które na dzień dzisiejszy w 2014 roku będzie pobierało zasiłki dotyczące 300 zł i więcej i mniej. Nie wiem, jak będziemy to realizowali. Jeszcze wrócę do dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe na dzień dzisiejszy zabezpieczają na 2,5 miesiąca przed końcem roku 2014, że już na to pieniędzy nie będzie. Wiemy, że jeżeli chodzi o dotacje, będziemy w przeciągu całego roku, może i naliczyłbym, że może i ze setki razy jest przemieszczane różne środki i budżet na dzień dzisiejszy to takim budżetem jest takim tak zwane, jak to nazwał, prowizorium, ponieważ konkretnie wszystkich spraw nie ma i to jest związane z dotacjami od wojewody, z sytuacją w państwie i sytuacją w naszym mieście. Dziękuję bardzo.